Krótko mówiąc, no, chcę po pierwsze podziękować za możliwość wystąpienia na tej konferencji. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważne, bo tak się składa, że to właśnie pan profesor Jan Szyszko był tym, który mnie wciągnął do... Ja słyszę bardzo dobrze. Szczęść Boże. Tak, słyszę bardzo. Dobrze. Ale to będzie bardzo dobrze słyszeliśmy. Już jestem, bo nałożyło mi się, bo jednocześnie słuchałem transmisji na YouTubie i krótko mówiąc, zaczęło mi się tutaj mieszać. To, co mówię z tym, co słychać na YouTubie, więc tam już wyłączyłem, więc mam nadzieję, że teraz bez przeszkód będę mógł kontynuować. Ja zacząłem mówić, że jest to dla mnie osobiście szczególnie ważne, by móc no, jakoś wnieść swój drobny wkład do tej konferencji, no chociażby z racji tej, że to właśnie pan profesor Jan Szyszko był tym, który mnie wciągnął w ogóle do prac w związku w kontekście konwencji klimatycznej i gdyby nie jego decyzja tamtych kilkanaście lat temu, aby mnie do tego zaprosić, to pewnie bym zajmował się jakimiś mniej interesującymi rzeczami, ale tak sobie myślę, że w tym momencie mamy okazję porozmawiać o tym, co jest z jednej strony niezwykle ważne i niezwykle aktualne no, dla Polski, dla Europy, no, po prostu dla ludzi, ale jednocześnie jest jakimś tam rodzajem no, oddania sprawiedliwości panu profesorowi i jest rodzajem skonstatowania, że w bardzo wielu sprawach miał rację po prostu. Miał rację mówiąc, że zrównoważony rozwój to jest to, czym powinniśmy się, podejście do rozwoju właśnie zrównoważone, to jest to, czym powinniśmy się kierować w myśleniu o przyszłości. Miał rację mówiąc, że porozumienie paryskie to szansa na pokojowy rozwój świata. I miał wreszcie rację mówiąc, że bez jednoczesnego postrzegania, czym jest zasób biologiczny, biosfera, hydrosfera, nie można rozwiązywać żadnych problemów klimatycznych. Dlatego chciałbym zacząć od tego, aby przypomnieć, czym jest w ogóle system klimatyczny. O tym mówi konwencja klimatyczna. System klimatyczny to biosfera, hydrosfera, geosfera i atmosfera. To nie tylko emisje do atmosfery decydują o tym, jaki mamy klimat. To wszystkie cztery sfery to wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi sferami stanowią o tym, co jest klimatem. I to po pierwsze. Po drugie, chciałbym przypomnieć, że bez globalnego podejścia tego problemu nie da się rozwiązać. Żaden kraj indywidualnie, żadna grupa krajów indywidualnie nie jest w stanie rozwiązać problemów klimatycznych, rozwojowych, środowiskowych, dostępu do surowców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego porozumienie paryskie, które jest globalne i mówi o globalnych celach, globalnie osiąganych przez wszystkich partnerów, przez wszystkie jego strony, które bardzo mocno akcentuje kontekst zrównoważonego rozwoju, kontekst ochrony bezpieczeństwa żywnościowego, walki z ubóstwem. Jest wręcz powiedziane o priorytecie walki z ubóstwem. No, musi być postrzegane jako to, co winno kształtować nasz sposób myślenia o tym, co robimy w kraju, co robimy jako Unia Europejska. I wreszcie warto przypomnieć, jakie są cele tego porozumienia. Bo nie jest celem tego porozumienia ograniczenie emisji czegoś tam konkretnego. To porozumienie mówi o powstrzymaniu wzrostu temperatury. To porozumienie mówi o adaptacji do zmian klimatu. To porozumienie mówi o konieczności finansowania działań krajów rozwijających się, zwłaszcza tych najbiedniejszych. I to porozumienie mówi o pewnej wizji,
o wizji zrównoważenia tych emisji, których zredukować się nie da, z pochłanianiem. Z pochłanianiem przez biosystemy leśne, przez glebę, również przez oceany, które są no, chyba największym pochłaniaczem na planecie. Co z tego wynika? Ano z tego wynika, że jeżeli chcemy skutecznie osiągnąć neutralność klimatyczną, zrealizować ową wizję neutralności, tu pani profesorowa bardzo pięknie przypomniała na początku o tym, i pan minister Woś o kontekście drugiej połowy XXI wieku. Czyli mamy do końca tego stulecia czas jako społeczność międzynarodowa, aby osiągnąć ową neutralność klimatyczną w sposób, który będzie zgodny z suwerennie określonymi celami, z suwerennie określonymi politykami i z suwerennie wyważoną polityką gospodarczą, społeczną i środowiskową. Bo te trzy elementy równocześnie muszą być wzięte pod uwagę, ponieważ zostawienie któregokolwiek z nich na boku powoduje naruszenie równowagi pomiędzy czterema komponentami systemu klimatycznego. Tych komponentów nie można pozostawić osobno. No ale skoro mówimy o tym globalnym aspekcie, to jeszcze jedno odniesienie, zanim przejdę do kontekstu europejskiego. Skąd się to wszystko w ogóle wzięło? Dlaczego my w tej chwili rozmawiamy o polityce klimatycznej Unii Europejskiej? Dlaczego rozmawiamy o społecznych konsekwencjach i aspektach realizacji tej polityki? Ano dlatego, że po przyjęciu w 1997 roku protokołu z Kioto bardzo długo trwała procedura jego wchodzenia w życie. Potrzebnych było X ratyfikacji, potrzeba było, aby objąć tymi ratyfikacjami 55% emisji krajów rozwiniętych. I dopiero w 2005 roku, w lutym, po ratyfikowaniu przez Federację Rosyjską, protokół z Kioto wszedł w życie. Co to oznaczało? Ano oznaczało to, że ówczesna piętnastka unijna musiała zredukować swoje emisje o 8%. Piętnastka unijna już wtedy uzgodniła, że wspólnie będzie osiągała ten cel. No ale jak się policzyło dokładnie, to się okazało, że trochę będzie za mało. No i potrzebne były nowe państwa członkowskie wówczas, tak zwane. Ich wcześniej osiągnięte redukcje związane z transformacją gospodarczą lat 90., aby no, bezpiecznie dla finansów piętnastki cel kiotowski zrealizować. Tak się stało. W 2007 roku Rada Europejska, już po tym jak ruszył w 2005 na razie w fazie tak zwanej rozgrzewkowej system handlu emisjami, bo tam o nic innego nie chodziło, jak się czyta dyrektywę z 2003 roku numer 87, czyli tą, która ETS wprowadzała, jak o zrealizowanie obowiązku kiotowskiego. To wprost jest napisane w tej dyrektywie. I potem w 2007 Rada Europejska przyjęła słynne 3x20, w 2008 i potem w 2000 trwała dyskusja, jak to zrobić. Przyjęto 4 akty prawne, w tym dyrektywę 29, która ustanowiła cel 20% na rok 2020. No i się zaczęło. I zaczęło się coś, co, bo po drodze jeszcze weszły w życie traktaty europejskie, które zmieniły system podejmowania decyzji, które zmieniły zasady funkcjonowania Unii Europejskiej z nicejskiego na lizboński. I w ramach systemu lizbońskiego pojawiły się, no, jak to nowy system, takie pozycjonowanie, która instytucja unijna ważniejsza. Czy ważniejsza Rada reprezentująca kraje członkowskie, czy ważniejsza Komisja, czyli aparat wykonawczy Unii Europejskiej, czy ważniejszy Parlament. No Parlament nie został uznany za instytucję najważniejszą, ale Komisja i Rada no, jak gdyby przeciągały swoją linę. No i to przeciąganie liny nazywa się practical arrangements. Otóż Komisja z upodobaniem, wszystkie służby prawne Komisji i Rady prowadzą rejestr najrozmaitszych decyzji na różnym szczeblu podjętych. To mogą być konkluzje, to mogą być jakieś stanowiska negocjacyjne, to mogą być tak zwane position papers.
i one ustanawiają precedensy. To nigdzie w traktacie nie jest zapisane, ale te precedensy są wykorzystywane, aby pokazać, no przecież to już zostało przedyskutowane i tak będziemy robili. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że 2 lata temu pojawiły się 2 bardzo ważne komunikaty komisji. Jeden dotyczący opodatkowania energii, a drugi dotyczący podejmowania decyzji w sprawach klimatycznych. Otóż te 2 komunikaty powołują się na istnienie tak zwanych passerella clauses. To są postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które no, są taką trochę drogą na skróty. W pewnych ważnych sprawach Rada Europejska może podjąć decyzję, że może coś nie jest koniecznie zgodne z traktatem, ale ponieważ jest to wyjątkowo ważne, to dopuszczamy inny sposób podjęcia decyzji w tej sprawie. Otóż to trzeba bardzo pilnie obserwować, ponieważ to jest droga na skróty, która może ustanowić taki właśnie taką właśnie praktykę utrwaloną, że nie będziemy postępować zgodnie z wszystkimi procedurami traktatowymi, tylko pójdziemy na skróty. A pójście na skróty oznacza więcej władzy dla komisji. Dlaczego my w tej chwili tak bardzo głośno kontestujemy rozmaite propozycje komisji? Ano, między innymi dlatego, że już w 2013 roku rozpoczęła się decyzja o tak zwanym backloadingu. Dlaczego? Ponieważ cena uprawnień emisyjnych nie była wystarczająco wysoka, aby z tych uprawnień emisyjnych sfinansować różne polityki, które niektóre kraje członkowskie chciały sfinansować, pokazując, jakie są szlachetne i jak bardzo pomagają krajom rozwijającym się. To było świetne źródło finansowania, system handlu emisjami. Takie były między innymi naciski, aby tak skonstruować mechanizmy. I tutaj ja odnoszę się troszkę do tego, co bodaj pan minister Woś powiedział, że mamy do czynienia z pewnymi spekulacjami. No tak, tylko ja bym powiedział tak, gdyby to były po prostu spekulacje spekulantów, to ja bym był spokojny, bo na tych ludzi to mamy rozmaite służby, na spekulacje spekulantów można kontrole finansowe napuścić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z systemem administracyjnego zarządzania rynkiem. Z systemem zarządzania rynkiem, który jest od razu ukierunkowany na to, aby jak największą cenę uzyskać tych uprawnień emisyjnych. Czyli jak gdyby jest to działanie antyrynkowe, bo każdy rynek naturalnie dąży do tego, aby coś było najbardziej efektywne. Czyli rynek będzie najlepszy wtedy, kiedy coś zrobimy najtaniej. Kiedy najtaniej osiągniemy redukcję. Nie, tutaj chodzi o to, żeby jak najdrożej osiągnąć redukcję, bo te pieniądze są potrzebne na jakieś tam inne polityki. Więc jest to taka swoista spekulacja i na pewno nie jest to rynkowe. Otóż wprowadzono wtedy coś, co się nazywa backloadingiem. Jak pamiętamy, do tej pory tak jest jeszcze, to Rada Europejska, a więc posiedzenie szefów państw, głów państw i szefów rządów ustanawia takie najważniejsze cele Unii Europejskiej. Tak było w 2007 roku, kiedy zdecydowano o 20%. Później to stało się w 2014, kiedy zdecydowano o 40% w 2030. Ale pojawił się backloading. Backloading, który zabrał 900 milionów ton uprawnień z systemu ETS, czyli de facto podwyższył o 6% cel na 2020 rok, bez pytania kogokolwiek o zdanie. Decyzja zapadła na szczeblu średnim, nawet nie najwyższym, urzędów Komisji Europejskiej. I ta decyzja jest w tej chwili, została później, że tak powiem, skonsumowana przez rozporządzenie o rezerwie stabilności rynkowej, tak się to ładnie nazywa, która ostatecznie owe 900 milionów ton zabrała. Czyli nie pytając o zdanie szefów państw, nie pytając o zdanie Rady Europejskiej, załatwiliśmy sobie 6% podwyżki celu redukcyjnego dla wszystkich instalacji objętych systemem handlu emisjami. Oddajemy władzę Komisji Europejskiej. No, czy to jest dobrze? Chyba nie, bo jest to po pierwsze ciało administracyjne, a po drugie, no, gdzie suwerenność państw członkowskich. W 2015 przyjęliśmy porozumienie paryskie, absolutnie
znakomity traktat międzynarodowy. Ogromnie ważnej roli tutaj Polski niewątpliwie mówił wcześniej pan profesor Szyszko, kiedy jeszcze mieliśmy okazję słuchać jego wystąpień, bo on kierował wtedy tą delegacją i brał udział również na prośbę ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji, pana Laurenta Fabiusa, w takim uzgadnianiu ostatecznego tekstu. Był w tej bardzo wąskiej grupie ministrów z całego świata, którzy negocjowali te ostateczne, bardzo ważne zapisy właśnie dotyczące ekonomicznych i społecznych skutków polityk mitygacyjnych, czyli polityk redukowania emisji wdrażanych w różnych krajach świata. To jest też ta cecha porozumienia paryskiego, która no, jest pewną nowością. Ona porozumienie paryskie wprowadziło do dyskusji, do polityki, do dyskusji klimatycznej kwestie społeczne, kwestie gospodarcze i wprowadziły to, że otóż skonstatowano, że nie zawsze redukowanie emisji, nie zawsze zmiana jakakolwiek mająca na celu tak zwaną mitygację jest zmianą korzystną z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. A w każdym razie nie dla wszystkich korzystną. I to trzeba brać pod uwagę. Porozumienie paryskie wprowadziło również bardzo jasno konieczność brania pod uwagę aspektów społecznych. Pojawiło się pojęcie sprawiedliwej transformacji. To właśnie wtedy weszło do globalnego prawodawstwa na poziom traktatów globalnych pojęcie sprawiedliwej transformacji, just transition, pojęcie, o które zabiegały, wprowadzenie którego zabiegały przez bardzo wiele lat związki zawodowe, zarówno europejskie, jak i międzynarodowa gremia związków zawodowych, wspierane przez Międzynarodową Organizację Pracy, to się udało. No i co dalej? No, myślę, że dalej trochę żeśmy zasnęli. Dalej troszkę zasnęliśmy, a pobudka powinna zostać ogłoszona zaraz po 12 grudnia ubiegłego roku, kiedy to Rada Europejska, mówiąc krótko, zgodziła się na osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wydawać by się mogło 2050 rok, ojejku, a kto to będzie pamiętał, kto o tym zdecydował? No, myślę, że będzie to bardzo istotny element kreowania polityki europejskiej. Ja mam tylko kilka niewinnych pytań. Pierwsze niewinne pytanie, z czego wynika przekonanie, że to Polska uzyskała jakiś rabat w 2050 roku, na 2050 rok? Otóż jak się czyta konkluzję, tego rabatu tam nie ma. Jak czytam konkluzje teraz, te najnowsze Rady Europejskiej, która zajmowała się finansami, ramami finansowymi na lata 21-27, to tam jest napisane, kto dostał rabat. Francja dostała rabat, Niemcy, Austria, Szwecja, Holandia. Oni dostali rabat i reszta Unii za ten rabat zapłaci. Oni dostali rabat w wpłatach do budżetu Unii. Ale rabat polski klimatyczny nie ma niczego w konkluzjach. Jest napisane, że jeden kraj nie wie. No, co prawda jest taki bardzo ciekawy wywiad z panem Timmermansem, czyli wiceszefem Komisji Europejskiej, który za cały ten Zielony Nowy Ład odpowiada. Ten wywiad się pojawił w Rzeczpospolitej 3 lutego w tym roku. I pan Timmermans mówi, tak, Polska zgodziła się. Powiedziała tylko, że chce czasu do czerwca na decyzję, jak sama do tego dojdzie. Rozumiem takie podejście, ponieważ dla Polski to będzie niewiarygodna transformacja o kosztach sięgających 4% PKB. Słyszę. No i ale drugie ważne pytanie pada pani redaktor z Rzeczpospolitej, ale czy kraje mogłyby zróżnicować, mieć zróżnicowane cele, czyli na przykład Polska powie, że dojdzie nie w 2050, a na przykład w 2070. Co odpowiada pan Timmermans? To niewykonalne. Jak się zgodzimy, to znaczy, że inne państwa będą musiały zrobić więcej, a solidarność polega na tym, że wszyscy mają ten sam cel. Ja nie będę dalej czytał tego, co pan Timmermans tutaj mówi, ale namawiam wszystkich do tego, żeby przypomnieć sobie ten wywiad. On się ukazał w Rzepie 2 lutego. Natomiast chcę powiedzieć tak.
Jeżeli wszyscy mają zrobić to samo, ale nie wszyscy mają takie same warunki wyjściowe, to się nazywa dyskryminacja. I to jest dyskryminacja, przeciwko której prawo unijne i zasady Unii Europejskiej mocno występują, a ta dyskryminacja została tak zdefiniowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I to jest po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska ma szereg mechanizmów, które umożliwiają włączenie partnerów społecznych i do tego bardzo namawiam rząd, namawiam panów ministrów, aby z partnerów społecznych korzystać, bo nie zawsze ministrom i przedstawicielom rządu zręcznie jest pewne rzeczy powiedzieć. Muszą być dyplomatyczni, muszą uważać na każde słowo. Partnerzy społeczni mają więcej swobody w tym zakresie, a jednocześnie mogą być bardzo ważnym wsparciem dla rządu, tym, na który rząd się może powołać w dyskusjach, no, takich już politycznych, wskazując, że w kraju to nie będzie na to zgody, bo przecież zobaczcie, co nam nasze związki zawodowe, co nam nasi pracodawcy, co biznes mówi. Mamy mechanizm konsultacji społecznych. Ten mechanizm Unia Europejska wykorzystuje bardzo wybiórczo. My zacznijmy go wykorzystywać w pełni. Mamy mechanizm oceny skutków regulacji. Wszystkie polityki europejskie, wszystkie przepisy, nowe akty prawne są oceniane dla średniego Europejczyka. Tylko że coś takiego jak średni Europejczyk, to znaczy coś pomiędzy średnią z Delty Renu i Delty Dunaju, coś takiego nie istnieje. Jeżeli nie będzie ocen skutków regulacji, które będą schodziły do poziomu państw członkowskich, a czasami nawet do poziomu regionu, to nigdy taka ocena skutków regulacji nie będzie uczciwie brała pod uwagę wszystkich aspektów. A że jest to ważne, to wystarczy przypomnieć, że jeżeli by tylko wziąć pod uwagę nawęglenie energetyki i różnicę między Polską a Szwecją, to dla nas koszt polityki klimatycznej jest tak na oko ze 30 razy większy. Nasz koszt jest średnio 2,5 razy większy niż średnia europejska, ale to, jak powiedziałem, średnia Europejczyk nie istnieje. W konkluzjach ostatnich jest bardzo ważna rola dla programów tych, które ma każdy kraj członkowski przedłożyć i tutaj partnerzy społeczni mogą i powinni pełnić bardzo ważną rolę, a tych partnerów trzeba również wysyłać do Europy. Ci partnerzy muszą w Europie pokazać, że są ważni, że mają coś do powiedzenia, że posiadają wiedzę o tym, jak korzystać z procedur europejskich. Mam tu na myśli związki zawodowe, mam tu na myśli biznes, organizacje pracodawców, mam tu na myśli polskie think tanki, jak również te, które współpracują z innymi krajami i mam tu na myśli również coś, co pewnie ostatnio żeśmy trochę chyba zaniedbali, mianowicie współpracę wschodnioeuropejską. Europa Wschodnia to nie tylko Grupa Wyszehradzka. Myślę, że za mało jest jak gdyby jasnych stwierdzeń, że to nie jest tak, że Europa Wschodnia przyszła do Unii Europejskiej, żeby uczyć się od zachodnich Europejczyków. To jest tak, że myśmy przyszli do Unii Europejskiej również po to, aby ten projekt Unii, który miał zapewnić i zapewnia na szczęście spokój w Europie i pewien wspólny postęp, wspólny rozwój, prowadzić wspólnie. Wspólnie to znaczy z poszanowaniem naszej specyfiki, z poszanowaniem naszego doświadczenia historycznego i z poszanowaniem tego, w jaki sposób pojmujemy i w jaki sposób pragniemy realizować nasze własne projekty rozwojowe. To jest bardzo ważne, aby Europę widzieć jako wspólną Europę wszystkich państw członkowskich, a nie tylko tę Europę, która jest bardziej doświadczona w byciu Europą i chce nam coś narzucić. Nie, tego akurat nam nie potrzeba. Dziękuję bardzo.